Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Q&A, Projekt Masaż, Patryk, Maciek, jak co tydzień? Odpowiadam na Wasze pytania. Pytania są z wcześniejszego filmu z Q&A na YouTubie. Także od razu mówimy, że jeżeli chcecie, żebyśmy na Wasze pytanie odpowiedzieli, jest ciekawe, interesujące, to od razu napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Będziemy nagrywali kolejne Q&A, więc będziemy korzystać z tych właśnie pytań. Witamy w ogóle Was z Warszawy, z naszego centrum szkoleniowego, co nie jest tajemnicą, bo z tyłu przed nami jest Mega Fest, duży napis. Mam nadzieję, że właśnie nasza ścianka Wam się spodoba. Przyjemnie to wygląda, ale nie o tym chcemy rozmawiać. W ogóle jesteśmy po szkoleniu, terapii nowomiesięcznej. Podobało Ci się? Mega mi się podobało, naprawdę tak się cieszę. No ja też. Jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Szukaliśmy ogólnie, jakby wiecie, bo jest ogólnie tak, że ludzie chcą robić ciekawe rzeczy. My też tak mamy, chcemy robić ciekawe rzeczy, inspirujące, które nas rozwijają. No i masaż Hanebokich jest super, jest spoko. Ja się zawsze jaram, jak go prowadzę. Jest naprawdę fajnie, mamy tam kontakt z fajnymi, młodymi ludźmi, którzy wchodzą w świat, powiedzmy, fajnych efektów terapeutycznych. Są na studiach, są po szkole. No ale prowadziliśmy to szkolenie już wiele razy. Z 50 coś. To dużo, dużo. Pewnie dojdziemy do momentu, że będzie 100 coś. Ale i tak jest super. Ale to jest taka, wiecie, taka świeża, nowa krew. Dobra, o terapii nerwomięśniowej pewnie pogadamy sobie jeszcze wiele razy, ale przejdźmy teraz do Waszych pytań. I jedziesz z tematem, ty to dłuższe, a ty krótsze. Dobra. Hołki. Dzięki za układanie perspektywy. I pytanko, powracające jakby zapalenie ścięgien nad kolanem. Rolowanie i rozciąganie czworogłowych i zginacze biodra wiele nie wnosi. Aktywacja pośladka też nie pomogła. Cóż to może być? No więc wiemy na pewno, że... Znaczy wiemy, co nie pomaga. Więc wiemy, że nie może to być nic związanego z nieaktywnym pośladkiem. Chyba, że on był nieaktywowany jakby w sposób, który go tak naprawdę nie aktywował. Rolowanie i rozciąganie czworogłowych, zginacze biodra też nie wiadomo do końca, czy to jest jakby właściwy bodziec dla tych struktur, które go powinny faktycznie naprawić. No i czy właściwe miejsce, nie? No właśnie nie wiemy, czy to jest właściwe miejsce. Wiesz, to jest w ogóle bardzo mało informacji na ten temat, no bo wiemy tak naprawdę tylko prawdopodobnie, co może ci być. I wiemy tylko mniej więcej, co robiłeś, ale ja jestem coraz dalszy od tego, od udzielania takich jakby porad. No, dobrze byłoby się zastanowić, jakie masz inne symptomy, a może też jakie miałeś urazy, od czego to wszystko się zaczęło i potem byłoby znacznie łatwiej powiedzieć, co to może być. No bo oczywiście możemy podpowiedzieć coś w stylu, no wiesz, może coś w okolicach miednicy, może jakiś problem związany jakby stricte z samymi udami albo stopami, no ale to jest trochę bardziej takie wyróżenie z fusów. Możemy ci rzucić taki temat typu pomyśl, skąd ten problem się wziął, od kiedy masz problem z kolanem, co mogło poprzedzić, czy miałeś uraz problemu tego kolana, czy może było tak, że zaczęło cię boleć, a wcześniej jeszcze miałeś skręcony staw skokowy, a może miałeś inny problem, może zaczęło się od bóli kręgosłupa lędźwiowego, a może masz problemy wisceralne. Zastanów się, co mogło przedzić sytuację, że nie prawdopodobnie coś nie tak jest twoim, prawdopodobnie mówisz nad kolanem, na kolanie, więc zakładam, że chodzi o ścięgno, miesza czworogłowa uda albo same głowy czworogłowego. Dlaczego twoje kolano za bardzo nie chce z tobą współpracować, ale to jest tylko wyłącznie. Ten ból jest skutkiem prawdopodobnie. Pomyśl sobie, zastanów się, co może być przyczyną i stara się ewentualnie myśleć w tych kategoriach. Dobra, tu mam takie krótkie pytanie od Konrada. Konrad pyta, co sądzicie o MyDetox.com, w skrócie połączenie terapii manualnej z ruchem. Ogólnie MyDetox.com nam nie zapłacił, żeby nie było tutaj reklamy jakąś metody, o której w sumie za bardzo się znamy, ale bardziej chciałbym odpowiedzieć na pytanie typu, co sądzimy o połączeniu terapii manualnej z ruchem. Ogólnie jest to spoko, jest to coś, co jest wykorzystywane mega często. To nawet, bo... Ogólnie słowo terapia manualna, prawdopodobnie ludzie, którzy mówią terapia manualna, myślą o takim podejściu typu mobilizacja, manipulacje, stricte powiedzmy stawowe. My, jeśli chodzi o terapię manualną, rozpatrujemy to dużo szerzej, bo jest to po prostu terapia rękami na ciele. Dokładnie, więc na przykład jest jakby takie są nie trochę niepotrzebne podziały. Terapia manualna tkanek miękkich, tkanek twardych, tkanek
srakich i takich, to nieistotne, bardzo często łączy się takie podejście typu manualne z podejściem ruchowym. Nawet my to robimy na kursach masażu tkanek błonnych. Jest tam praca manualna na jakimś obszarze, plus pacjent wykonuje ruch czynny, żeby poprawić zakres ruchu, żeby aktywować mięśnie, żeby zaaktywować mechanizm hamowania recyprokalnego, żeby poprawić ukrwienie, żeby zrobić, no dużo tego jest jakby tych mechanizmów, albo ruch bierny, więc jesteśmy ogólnie za takim podejściem, jest to bardzo fajne. Rzadko też robimy tylko, że pacjent po prostu leży na terapii i nie robi nic. Tak. Co się zawsze dzieje, tak? My często aktywujemy pacjenta, czasami aktywujemy go ruchowo, prosimy, żeby wykonał to, tamto, sprawdzamy aktywację mięśni, więc ogólnie jesteśmy za poczynieniem takim. Jeśli chodzi o My Detox, nie wiemy za bardzo, bo jest to po prostu jakiś po prostu twór i takie podejście pewnie nas. No nie wiem, ja myślę, że jeśli chodzi o połączenie trawy analizy z ruchem, już nie chcę wiedzieć więcej. W sensie nie, jakby rozumiem. Już wiem, znaczy, wiem, to wiem. Generalnie jesteśmy za, no bo jak wiecie, mamy mega zajawkę na układ nerwowy i w ogóle wszystko, co jest z nim związane, więc no, nasz układ nerwowy bardzo lubi ruch, tak? Tak, nasza część somatyczna się głównie tym zajmuje, więc włączenie ruchu do terapii manualnej jest na pewno dobrym pomysłem. No w ogóle terapia manualna sama w sobie jest pewnego rodzaju modulatorem bólu i podnoszeniem możliwości pacjenta, ale to no generalnie ten ruch i tak musi gdzieś tam wystąpić. Czy w trakcie terapii manualnej, czy po nim. Mam dla Ciebie pytanie, tu znalazłem coś fajnego. Aha, zastanawiam się, czy wolicie pracować wywołując ból, na przykład cisnąć punkty spustowe 6-7 w skali do 10, czy jednak wolicie tego bólu oszczędzać pacjentowi? Zastanawiam się to, ponieważ pracuję bardziej omijając ból, jeśli to możliwe, i na sobie też tak wolę, jednak znam dużo osób, które pracują zdecydowanie odwrotnie. Słucham, co myślicie. Czekaj chwilkę, ja że powiem, fajnie by było, jakbyście pisali do nas z przecinkami. Tak, bo to by się trudniej czytać. Tu nie ma żadnego przecinka w tych trzech linijkach. Tak, ale wiadomo, co chodzi. Tak. Wiesz co, my też... Odpowiem za nas obu. Tak, dawaj, unikamy wywoływania bólu w trakcie terapii. Czasami mam wrażenie, że no naprawdę czasami chyba się inaczej nie da. Ale to są to są bardzo sporadyczne przypadki, no nie? Tak. Naprawdę rzadko. Generalnie można i od dawna pracujemy właściwie bez bólu. Znacznej większości przypadków. Unikam też bólu raz, że z takich względów typowo etycznych, no po prostu chcę, żeby było miło, żeby pacjent później nie myślał o mnie, że jestem tym katem, do którego no już jakoś się dowlekę, jak już będę umierał. To jest jedna rzecz, ale druga jest taka, że jak zadajemy komuś bardzo dużo bólu, no to po prostu tak naprawdę nie wiemy później, jak ktoś jest taki bardzo obolały, czy tak naprawdę mu pomogliśmy, czy mu nie pomogliśmy. Organizm zaczyna wyrzucać dosyć dużą ilość takich własnych środków przeciwbólowych, nazwijmy to, przez które on po prostu przestaje odczuwać dolegliwości bólowe. Druga rzecz jest taka, jeśli kogoś po prostu męczymy bólem przez jakiś czas, no to ktoś nam może powiedzieć tak dla świętego spokoju, że już go nie boli, już jest spoko, naprawdę fajnie, po prostu dajcie mi spokój, tak? Więc żeby to było w miarę obiektywne i etyczne, humanitarne, żeby było miło i żebyśmy się jako fizjoterapeuci nie kojarzyli źle, to jak najbardziej tego bólu unikamy. Może też powiem taką sytuację, bo kiedy na przykład zdarza się pracować troszkę intensywniej, no to na pewno z osobami, które powiedzmy gdzieś tam są w miarę sprawne, gdzieś tam są aktywne i na przykład wiemy, że dla nich to nie będzie jakieś spore obciążenie dla układu nerwowego, że tam dociśniemy troszkę mocniej, pracujemy z nimi bardziej strukturalnie, ale jak ktoś przychodzi z dużymi dolegliwościami bólowymi, no to oczywiście staramy się unikać, żeby w ogóle no nie obciążać go jeszcze bardziej. Tak? Więc to jest bardzo kwestia indywidualna, ale jednak staramy się, żeby było fajnie i bezbólowo, bo można osiągnąć takie same efekty, nawet może czasami lepsze, jeżeli się nie tam pacjenta... Ale niektórzy tak mają. My ogólnie jesteśmy za tym, żeby ludziom, którzy są zainteresowani fizjoterapią, na studiach robić badania psychologiczne. Czy oni w ogóle nadają się do tego, żeby pracować z ludźmi? Bo niektórzy po prostu... Nawet widzimy to po kursantach, tak? Tych młodych osobach, które po prostu sprawę im w radę, jak kogoś tam docisną. Tak, ale będzie fajnie, po prostu jedziemy, no nie? Bolicie? Nie. A teraz? Nie. A teraz? Teraz mi boli, no tak? To nie jest dobrze. Nie jest dobrze, no. To tak trochę od człowiecza. Chcesz na te pytania odpowiedzieć? Pewnie. Jedziesz.
Często odczuwam bóle lewego uda w pośladku na wysokości nerki, w pachwinie oraz jakieś mrowienie do kolana. Niestety nie mija mi to. Czy da się coś z tym zrobić? Pewnie da się coś z tym zrobić. Jak najbardziej. Trzeba po prostu niestety zbadać to. Pójść do fizjoterapeuty i po prostu no, przebadać się, tak? Bo to może być coś związanego z narządem ruchu. Może być związane z jakąś dysfunkcją, czy to układu nerwowego, może coś tam biomechanicznie nie siada. Mówisz, że na wysokości nerki, no generalnie może to być związane z układem moczowo-płciowym. Także znowu to jest bardzo, bardzo mało informacji. Po prostu fizjoterapeuta powinien cię zapytać o to, kiedy ten ból się pojawił, kiedy on się zaostrza, czy są sytuacje, w których ten ból się zmienia, tak? Czy na przykład jakieś pozycje ułożeniowe, czy jakaś pora dnia, czy może zastosowanie po prostu odpoczynku, albo ciepła, zimna, środków przeciwbólowych, co po prostu ten ból moduluje. No i oczywiście badanie manualne i po tym można po prostu powiedzieć coś więcej. W każdym razie, czy da się coś z tym zrobić? Na pewno tak. I oczywiście wyprzedzę, bo ja znam tego typu pytania. My wtedy mówimy, idź do fizjoterapeuty, zbadaj się, gdyby już był, idź do innego po prostu. Takiego, który dostosuje się też do tego, co teraz powiedziałem. Tak. Wypyta cię o te rzeczy i naprawdę zajmie się tym dosyć kompleksowo. Tak, jak będzie taka sytuacja, chodzicie do fizjoterapeutów, bo zakładam, że część osób ogląda, które nie są fizjo i na przykład idziecie i ktoś mówi, że boli was pachwina i kolano i on od razu wjeżdża z technikami na pachwiny i kolano, idźcie do innego po prostu, tak? Niech będzie to człowiek, który zacznie was badać, dopyta, zrobi konkretny wywiad i gdzieś tam postara się wyciągnąć wnioski. Tak, to musi przeanalizować po prostu. Nie? Dokładnie. I podejść do tego z głową. Możecie przyjść też do nas, nie ma problemu. A my wtedy pachwina, kolano i go. Okej. O, kolejne fajne pytanie. To może ja przeczytam, a potem będziesz odpowiadał. Witam. Czy możliwe jest zmniejszenie skoliozy prawostronnej w wieku 25 lat? Czy już raczej ćwiczenia, zabiegi i tym podobne jedynie pomogą w dalszemu niepowiększeniu tej wady? Dziękuję za odpowiedź. To może inaczej, bo to jest fajna rozkmina, typu tak. Ogólnie, co by się nie działo, zacznij coś z tym robić, czy pod kątem ruchowym, czy terapii manualnej, a lepiej terapii manualnej i ruchowym, bo może to nie pomóc, ale zobacz, co się wydarzy, kiedy tego nie zrobisz, to się powiększy. Jak nic nie zrobisz, to się powiększy, to będziesz żałował, że coś nie zrobiłeś. Jeżeli zaczniesz pracować i nie poprawisz tego, ale to się przynajmniej nie będzie powiększało. Ja w ogóle też chciałbym wiedzieć, co tak naprawdę ci jest. Bo to, że masz skoliozę prawostronną w wieku 25 lat, no chyba, to nie sprawia, że to cię boli. Wątpię. Chyba, że to jest jakaś ultra wielka skolioza. Tak, ale to niektórzy mówią, że nie czuło się komfortowo swoją postawą, bo wiesz, jest tam wykręcone to, nie? Tak, dlatego jeśli to jest twój problem, no to okej, to pewnie odpowiedź będzie inna niż boli mnie gdzieś w kręgosłupie i z badań wynika, że mam skoliozę. Tak, to nie. Tutaj nie ma znaku równa się. Jeśli chodzi o poprawić swoją sylwetkę, coś z tym zacznie robić, jeżeli chcesz poprawić swoją sytuację życiową, bo masz jakiś inny problem i ktoś pisze, że to jest skolioza, to pewnie nie. A to się okazuje, że ktoś jest taki. Tak, to wtedy no, jest to pewien problem. Może być, no? Ale też czy wtedy ćwiczenia jakoś szczególnie na to pomogą w wieku 25 lat na wyprostowanie? Nie. To chodzi o taka niewielka zmiana. Znaczy ogólnie jest tak, że można trochę tą postawę poprawić, ale są takie opcje, że to skoro się nie naprawić, a z drugiej strony jakby osoby często patrzą, że nie da się poprawić pod kątem jakby wybiórczej metody. Myślę, że jakby ktoś wiesz, tak wziął się mocno za siebie i po prostu ładował codziennie rzeczy, które mu służą, czy jakieś treningi i tak dalej, ktoś na niego spojrzył dość szeroko i poświęcał na to godzinę, dwie dziennie, to mógł być efekt ciekawy, no nie? No ale to nie wiemy, to jest takie wróżenie z fusów, to jest nasza specjalizacja. Tak jest. Wróżenie z fusów. A to było, to jest trudne, ale możesz przeczytać, zobaczymy. Okej, polineuropatia. Znacie, macie pacjentów z tą chorobą, pracuję właśnie z taką przypadłością mam wrażenie, że stoję pod ścianą. Pacjentka chce rozpocząć aktywność fizyczną, ale niestety każdy większy ucisk kończy się bólem i drętwieniem ciała. U mnie brak pomysłów, ale poszukuję dalej rozwiązań. Może mieliście podobny przypadek. Mogę powiedzieć za siebie, bo ja kiedyś dosyć dużo zajmowałem neurologią w ogóle.
i pracowałem też z pacjentami z polineuropatią. I teraz sprawa wygląda tak, że polineuropatia generalnie raczej nie ma podłoża takiego biomechanicznego, tylko mówimy tutaj o faktycznie uszkodzonych strukturalnie nerwach. I czy to będzie o podłożu jakimś metabolicznym, cukrzycowym, no to niestety te objawy u tych pacjentów są i raczej tutaj nie stawiałbym na jakąś taką klasyczną terapię manualną czy jakieś masaże. Ewentualnie, jeśli tak, to dążyłbym raczej nie do tego, żeby pacjentowi tutaj obiecać, że rozwiążemy w ogóle, nie wiem, sprawę polineuropatii i że te objawy znikną, ale możemy tak pracować z tym pacjentem, żeby podnieść jego możliwości jakby całego organizmu, tak? Czyli na przykład jeśli on zadba o siebie tak całościowo i o stan swojej głowy i o swoją dietę i o w ogóle jakąś aktywność fizyczną, to no jakby to samopoczucie po prostu będzie lepsze. Nie będzie pewnie zupełnie jakoś tam cudownie, ale te objawy się mogą trochę zmniejszyć albo mogą stać się po prostu dużo mniej uciążliwe. Także nie szukaj takich miejscowych rozwiązań typu jak pacjentka. Jak twoją pacjentkę na przykład boli w tym miejscu, to po prostu w kółko masowanie tamtych nóg i uciskanie ich tam właściwie niczego nie zmieni. Jak widzisz, że to niczym nie pomaga, to pewnie nie pomoże. Chcę rozpocząć aktywność fizyczną. Też nie wiem za bardzo jaką. Jeśli chcę, nie wiem, przez całe życie nic za bardzo nie robiła i teraz chcę się zająć wspinaczką górską albo przygotować się do ultramaratonu, to może być pewien problem, ale może sobie stopniowo zwiększać swoją aktywność fizyczną, dzięki czemu organizm się będzie do tego przyzwyczajał. No tutaj nie lubię tego określenia, ale powiedzmy, no jest to już pewien urok takich schorzeń, że trzeba sobie dać troszeczkę więcej czasu na to, żeby takie rzeczy wdrażać. Trzeba troszeczkę cierpliwości. Ja się szczyciłem do tego, że i mam wrażenie, że stoję pod ścianą. Jeżeli macie w ogóle taką sytuację, że wasze narzędzia są nieskuteczne, aktualne, które posiadacie, albo podejście, albo jest tam jakby zamknięcie na dany problem, to po prostu my na przykład tak robimy i się tego nie wstydzimy, pacjentów trzeba odesłać dalej, tak, do kogoś innego, kto zna się na tym lepiej, ale po prostu trzeba spojrzeć na tego pacjenta inaczej. W tym przypadku myślę, że dietetyk mógł być lepszą osobą nawet, żeby tutaj popracować trochę z tym pacjentem, więc po prostu jesteście pod ścianą, tego pacjenta spróbujcie pomóc mu w ten sposób, że oddacie go komuś innemu, kto będzie miał większy pojęcie na ten temat. Prosta sprawa. Plus na przykład lekarz, który też tutaj dobierze jakieś lepsze leki, chociażby związane też z przewodnictwem nerwowym, czy nawet leki przeciwbólowe też. Jeśli one będą dobrze dobrane w odpowiednich dawkach i używane rozsądnie, to też to na pewno jest lepsze wyjście. No na polineuropatii jest trochę kiepska opcja, bo są przeciwpateczkowe leki dają. Tak jest. No to akurat to nie byłby super dobry pomysł. No to jest taka farmakologicznie, to jest problem z polineuropatią. Ale zakładam, że są specjaliści, którzy wiedzą, jak się za to zabrać. No. I znam takich specjalistów, lekarzy, którzy takie tematy ogarniają, więc wierzę w to, że się da. Tu był taki ciekawy temat, to tak, to będzie dla ciebie zaraz. Dobra. A ja tu jeszcze widziałem taką fajną rzecz, no ustawię to na razie, sobie zostawimy jeszcze. Jakie mogą być przyczyny porannego zdrętwienia oburąg po nocy, pomimo tego, iż się na nich nie śpi? Pozycja leżenia na brzuchu, jedna ręka nad głową, zgięta w stawie ramiennym oraz łokciowym, druga ręka normalnie wzdłuż tułowia. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi. I teraz tak, jak macie problemy typu zdrętwienie rąk w nocy, to jest to raczej związane z kompresją na układ naczyniowy. I teraz tak, pozycja, którą sobie dorzuciłeś jeszcze, czy tam leżysz w ten sposób, i jeżeli okazuje się, że masz duże napięcie w obrębie szyi, wyjściowo wcześniej, masz złą postawę, bargi, protraki w ciągu dnia i tak dalej, weźmy tam wszystkie inne rzeczy, i dodatkowo dorzucisz sobie jeszcze jakby taką pozycję, a dodatkowo dochodzi, że w nocy jest niższe ciśnienie krwi, to się okazuje, że ten problem, który gdzieś tam masz w obrębie szyi, plus sama ta pozycja ułożeniowa, powoduje, że ten odpływ i dopływ krwi do kończyny górnej jest zaburzony, mniejszy, więc warto się tym zastanowić. I problem jest na tyle duży, że w nocy przy niskim ciśnieniu jest odczuwalny, ale na tyle mały, że w ciągu dnia, kiedy ciśnienie jest
niższe, a ty masz trochę lepszą pozycję. Nie, a w ciągu dnia, kiedy ci nie zwyższy i ty masz trochę lepszą pozycję, sytuacja nie przeszkadza ci, a przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej tego nie piszesz. Więc warto się zastanowić, co zrobić z tą szyją, żeby zmniejszyć tam napięcie, pewnie coś jest nie tak. Bardzo często jest to problem w obrębie górnych żeber, w obrębie mięśni pochyły, w obrębie tutaj całego przodu i boku szyi, więc warto się nad tym zastanowić. I to jest bardzo częsty problem u naszych pacjentów, że ten drętwienie pojawia się w nocy. Więc wtedy zakładamy, że jest to problem właśnie naczyniowy. Oczywiście można to zbadać na wiele sposobów, są różnego rodzaju testy, wnikliwe pytania, ale to może być fajny punkt zaczepienia dla ciebie. Jedziesz szybko, dobra. To jest takie... Chłopaki, jak to jest? Kiedy przychodzi pacjent, który na swój problem pracował latami, na przykład ktoś prowadził siedzący tryb życia, praca za biurkiem, po powrocie do domu siedzenie na kanapie i tak dalej, przychodzi do was z bólem, dajmy na to szyi. Czy da się w ciągu jednej wizyty zadziałać tak, aby jego dolegliwości bólowe zniknęły i nie powracały mimo tego, że ta osoba nadal będzie prowadzić siedzący tryb życia? Czy może warto wtedy zastosować jakieś zadania domowe w postaci ćwiczeń, które pomogą przywrócić balans w obrębie całego ciała? Dokładnie tak. No ja raczej nie wierzę w takie zupełnie cudowne ozdrowienia, jeśli mówimy faktycznie o zdrowiu jako o takim ogólnym dobrostanie, tak? Bo jeśli ktoś jest nieaktywny, zakładam, że do tego może się prowadzić w ogóle tak dosyć średnio, jeśli jest niezbyt zainteresowany swoim zdrowiem i dopiero ból sprawia, że musi się wybrać do fizjoterapeuty, no to raczej stawiałbym na to, że trzeba u niego wypracować dobre nawyki, bo terapia manualna jest narzędziem, które sprawi, że faktycznie jesteśmy w stanie ten ból dosyć dobrze modulować. I to nie jest jakiś wyjątkowy przypadek, że pacjent przyjdzie na jeden zabieg, cyk i wychodzi bez bólu. Tylko czy ten efekt będzie trwały? To jest dobre pytanie. Jeśli on swoim stylem życia pracuje na to, że ten ból się pojawia, no to nie ma cudów. Tak? To nie jest magia. My to, co robimy jako fizjoterapeuci, no to tak naprawdę dajemy pewien bodziec organizmowi do samonaprawy. Jeśli on przez 24 godziny na dobę się dojeżdża i robi wszystko na niekorzyść swojego zdrowia i raz na jakiś czas przyjdzie do fizjoterapeuty, żeby ten mu tylko pozbawił go bólu, to ja uważam, że to za bardzo nie ma sensu. To jest takie maskowanie tylko problemu. No, bo... I ja bym osobiście nie chciał czegoś takiego robić. Wiecie, rzadko się zdarza, że przychodzi pacjent z bólem i my nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Często jest tak, że jest lepiej, ale on to musi dalej nad tym pracować, tak? Więc my przede wszystkim musimy zmienić jego podejście myślenia, że to nie jest takie, nie jesteśmy czarodziejami i to nie jest Hogwarts, tylko po prostu to jest konkretna praca nad dobrymi nawykami, czyli to, co mówił Maciej. Tak, jeszcze tylko bym się odniósł do tego, co tutaj Tomek napisał. Czy warto wtedy zastosować jakieś zadania domowe w postaci ćwiczeń, które pomogą powrócić balans w obrębie całego ciała? Ja osobiście nie daję żadnych takich ćwiczeń specyficznych do danego problemu, bo to też jest taki, powiedzmy, dobry temat, bo niedawno pojawiła się taka całkiem fajna metaanaliza dotycząca badań, dotycząca ćwiczeń w ogóle. I okazuje się, że ćwiczenia specyficzne dla danego problemu nie są w niczym lepsze niż ćwiczenia ogólne. Czyli ja na przykład nie daję pacjentowi zestawu ćwiczeń na szyję, żeby sobie ją tam ćwiczył, bo go boli szyja, tylko teraz po prostu pacjenta proszę o to, żeby poświęcił sobie znacznie więcej czasu na aktywność fizyczną w ogóle. Bo co z tego, że ktoś sobie też przez 2 minuty czy 3 porobi jakieś tam izolowane ćwiczenie na szyję, jak się okaże, że w ciągu dnia przechodzi na przykład 1500-2000 kroków. Mhm. To ćwiczenie jakby nie podnosi jego aktywności w ogóle w ciągu dnia. To jest kropla w morzu potrzeb. Więc raczej znowu chodzi o wyrabianie sobie dobrych nawyków ruchowych i o korzystanie z tego naszego narządu ruchu, a nie o po prostu dołożenie kolejnego ćwiczenia po to, żeby było. Bo to jest ruch specjalistyczny. To jest samo jak z elementami treningu specjalistycznego w ogóle w treningu. Tak? To jest jako dodatek, taki rarytas, który podnosi ci jeszcze lepiej sprawność, masz jeszcze większą mobilność szyi i tak dalej, ale musi być po prostu baza, fundament, tak? A bazą, fundamentem po prostu, jeśli chodzi o nas, to jest mało siedzenia, dużo chodzenia, dużo ruszania się, dużo oddychania,
po pracy nad mobilnością, porozciągania się, znaczy porozciągania, po prostu powyciągania się, porobienia czegokolwiek, pobiegania, dużo popływania. Takiej tak zwanej spontanicznej aktywności w ciągu dnia, bo to nawet też nie musi być zaplanowane. To chodzi też o pewnego rodzaju nawyki, czyli mniejsza ilość korzystania z samochodu, więcej po prostu chodzimy, jak mamy iść do sklepu, no to po prostu idziemy, a nie jedziemy. Dużo rzeczy staramy się robić jakoś tam aktywniej, nie wysługiwać się czymś innym. No i to się generalnie sprawdza. Tak. A jak już to robimy, to możemy myśleć o takich smaczkach fajnych, że co zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Tak, ale to raczej nie dla osób, które cały dzień siedzą za biurkiem. Nie. I ostatnio Justyna pyta, możecie rozjaśnić, o co chodzi z tą nową ustawą dla fizjo? Czy to prawda, że po studiach trzeba przerobić w NFZ-cie 3 lata i dopiero po tym kombinować coś prywatnie albo swojego? Praca za granicą nie liczy się do dorobku zawodowego. I teraz tak, ogólnie ja chciałbym, żebyście nas nie pytali o tego typu rzeczy, dlatego że to poważne tematy i głupie, znaczy nie to, że nas. Nie pytajcie się po prostu ludzi z internetu o takie poważne tematy, jakby dotyczące w ogóle waszego życia, takiego poważnego, tak? Bo tak. No to jest istotna sprawa, tak? Czy ja mogę prowadzić gabinet, czy nie mogę prowadzić? To chodzi o odpowiedzialność prawna. Pytanie randomowych gości z internetu to nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że można zadać pytanie komuś, kto się tym naprawdę zajmuje i od tego jest. Czyli Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Ta izba, która nas zrzesza. Oni się tym zajmują. Im trzeba zadawać pytania. Tak. To tak samo, jak pytacie przykładowo bardzo ważną rzecz dotyczącą podatków i rzucacie informacje na grupie facebookowej typu, czy ja muszę mieć kasę fiskalną? Kurde, to jest poważna sprawa, tak? Zapytajcie swojej księgowej tego. To są osoby, które się na tym znają i powiedzą wam na pewno, pomimo tego, że znamy odpowiedź na to pytanie, bardzo dobrze, moglibyśmy mówić o nim 20 minut, to wam nie powiemy, dlatego że to już jest na stronach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Mało tego, to jest w ustawie. To jest w ustawie. Trzeba po prostu przeczytać. Ona nie jest specjalnie długa. Ja tę ustawę w ogóle czytam dwa razy mniej więcej, żeby mieć jakby pojęcie o tym, dlatego że jakby powiecie, no prowadzimy gabinet i tak dalej, to jest poważna sprawa. Głupio byłoby mieć potem jakąś odpowiedzialność prawną z tego powodu, że coś tam nie dopinamy, robimy coś źle. Więc dużo osób chciało mieć Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Pytajcie się o nich. Oni są po to, tak? Żeby się po prostu męczyli im tyłek i żeby oni odpowiadali na wasze pytania, tak? Płacicie te składki, bez męczcie ich, dojeżdżajcie ich, dzwońcie do nich. My też trochę tak. Można do nich dzwonić? Można ich dzwonić. A, faktycznie. Ja nie dzwoniłem. A jak sobie dzwonię, na księgowe? Żeby dopytać się, bo tam jest dużo rzeczy niejasnych. Są rzeczy, których nie ma w ustawie, co też istotne, dlatego męczymy też ich. Wy też tak, ich męczcie. Ale to pytanie było podstawowe i jest w ustawie. Dobra, słuchajcie, to było tyle. Fajnie było, długo nam wyszło, nie wiem. Będzie pewnie taki dłuższy odcinek. Myślę, że odpowiedzi mogą wam się spodobać. Były dość szczegółowe. Zadawajcie pytania pod tym filmem. Chętnie na was na nie podpowiadamy. Ostatni Q&A był miesiąc temu, więc zakładamy, że teraz będzie trochę wcześniej, bo to jest fajna forma, my ją lubimy. Jak jest czas, to chętnie na te pytania podpowiadamy. Im będzie więcej pytań, tym my chętniej na nie będziemy odpowiadać. Także dzięki za uwagę. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie. Trzymajcie się, miło było z wami rozmawiać. Na razie i widzimy się kiedyś tam. Jak zwykle za tydzień.